Cześć, witam Was na kanale Polish Polyglot. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć troszkę na temat nauki słownictwa jeszcze raz. Wcześniej mówiłam o tym, jak warto uczyć się słownictwa, natomiast dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, w jaki sposób ja zapamiętuję różne nowe wyrazy. Czasami różni ludzie mnie pytają, jak Ty to w ogóle robisz, że potrafisz tyle zapamiętać, że możesz powiedzieć na zawołanie na przykład słowo sowa w tylu różnych językach. A ja po prostu, właśnie chodzi o to, że ja tego nie zapamiętuję, że ja nigdy nie staram się zapamiętywać nowych wyrazów, ponieważ wiem, że to absolutnie nie działa, że nigdy w życiu niczego nie zapamiętam, jeśli po prostu będę chciała to na siłę zapamiętać. Tak naprawdę bardzo wiele wyrazów, których ja znam w różnych językach, mogę połączyć z różnymi sytuacjami, w których ja te wyrazy poznałam, lub z różnymi programami, filmami, serialami, w których ja te wyrazy czy te konstrukcje usłyszałam. I ja dokładnie pamiętam właśnie ten moment, kiedy pierwszy raz z daną rzeczą, z danym wyrażeniem czy z danym wyrazem się zetknęłam, więc tak naprawdę bardzo łatwo mi to zapamiętać, po prostu mam w głowie to połączenie. Tak dla przykładu, ostatnimi czasy, jakieś kilka tygodni temu oglądałam jakiś program przyrodniczy, to chyba było Wilde Slowa Kaj, czy coś takiego. I tam w tym programie przyrodniczym, to było po niemiecku, i tam w tym programie przyrodniczym lektor powiedział takie fajne zdanie: Der Adler zieht seine Kreise. I to znaczy po polsku oczywiście, że orzeł zatacza swoje kręgi, coś w tym stylu. I to jest takie bardzo poetyckie wyrażenie i ja do tej pory nie wiedziałam, jak w języku niemieckim coś takiego powiedzieć. Natomiast teraz usłyszałam to w tym programie i widziałam tego orła, który tam krążył nad tą łąką. I tak mi się to po prostu zapamiętało i strasznie mi się to wyrażenie spodobało, ponieważ jest takie właśnie poetyckie. I na pewno już nigdy tego nie zapomnę. Zresztą znam każdy wyraz, który pojawia się w tym zdaniu. I oczywiście te wyrazy wszystkie już znam przez jakieś ostatnich 20 lat, ale po prostu nie wiedziałam, że w taki sposób można właśnie to powiedzieć, że Der Adler zieht seine Kreise. Również na przykład na samym początku, kiedy uczyłam się języka włoskiego jeszcze w liceum, to oglądałam przeróżne programy po włosku i czasami naprawdę biegłam ze szkoły, żeby zobaczyć jakiś głupi talk show na jakimś tam włoskim programie, na jakimś włoskim kanale. I naprawdę to były głupie programy i oczywiście ci ludzie się tam wykłócali w taki głupi sposób na głupie tematy tak naprawdę, ale jeśli chodzi o naukę języka, to bardzo wiele mi to wtedy dało, ponieważ niektóre wyrażenia, które ja tam usłyszałam w tym programie, pamiętam do dzisiaj i pamiętam nawet, jak te dane osoby wyglądały, które ten wyraz powiedziały albo które to wyrażenie powiedziały, i pamiętam, w jakiej to było sytuacji. Dokładnie mam ten obraz przed oczami, więc nie ma szans, żebym ja to zapomniała kiedykolwiek. Właśnie dla mnie bardzo taką dobrą metodą do nauki słownictwa jest oglądanie filmów, seriali, różnych programów, słuchanie nawet radia, czytanie prasy, ponieważ ja z takich, już właściwie robię to od samego początku, kiedy zaczynam uczyć się języka, ponieważ wtedy nawet wyłapuję różne słówka, które mogą mi się przydać. I naprawdę zapamiętuję je w taki sposób, że pamiętam po prostu sytuację, w której one się pojawiły. I tak jak na przykład, no nie wiem, kiedy na przykład oglądałam kiedyś Skrabców, to jeszcze było, naprawdę to było wiele lat temu. I pamiętam, jeszcze mam naprawdę tę scenę przed oczami, kiedy oni rozmawiali na temat wątroby i wtedy zapamiętałam sobie, że wątroba po włosku to jest fegato i już tego nigdy nie zapomnę, ponieważ za każdym razem, kiedy myślę o tym wyrazie, to mam dokładnie tę scenę przed oczami. Jak wiecie, również ja mam też taki segregator, o którym wcześniej mówiłam, gdzie zapisuję po prostu sobie te wszystkie moje wyrazy czy wyrażenia zapamiętane z seriali, czy jeszcze może nie zapamiętane, ale zauważone jakieś różne ciekawe, które mogą mi się przydać. I w tym segregatorze mam nie wszystkie wyrazy, których się uczę. Jeśli się uczę jakiegoś języka, to zawsze sobie zapisuję wszystko na osobnych kartkach i je po prostu spinam. I to są dla mnie zupełnie odrębne rzeczy. Natomiast w tym segregatorze zapisuję tylko wyrazy, które poznałam w jakiś taki przypadkowy sposób, czy tam oglądając jakiś film, czy rozmawiając z kimś i coś po prostu mi wpadło w ucho, więc tam pojawiają się tylko takie wyrazy. Często również zapamiętuję wyrazy na zasadzie różnych jakichś skojarzeń, przy czym nie robię tego specjalnie, tylko po prostu jak słyszę jakiś wyraz, to nieraz mi się z czymś skojarzy, no i po prostu to skojarzenie już jest tak silne, że już naprawdę nie mogę zapomnieć tego wyrazu. I ostatnio takim wyrazem, którego się nauczyłam, był wyraz angielski i to jest wonky. Ja wcześniej nigdy tego wyrazu nie znałam i to znaczy taki, kurczę, nawet nie wiem, jak to jest po polsku, po niemiecku to jest taki po prostu wackelig. I ja
kiedy usłyszałam ten wyraz, to od razu pomyślałam sobie o dobrze znanej przez wszystkich postaci Willy Wonka z Fabryki Czekolady, którego grał Johnny Depp, który również grał w Piratach z Karaibów i właśnie do niego mi strasznie ten wyraz w tych Piratach z Karaibów pasuje, ponieważ on tam właśnie był jakiś taki, dziwnie się tak ruszał i chwiał, więc od razu po prostu, kiedy słyszę ten wyraz Wonki, to od razu sobie myślę Willy Wonka, Johnny Depp i Piraci z Karaibów, więc już po prostu nigdy tego wyrazu nie zapomnę. Bardzo dużo w zapamiętywaniu wyrazów daje mi również zobaczenie danego wyrazu w naturalnym środowisku, ale to właściwie ja już teraz o tym przez cały czas mówię, że właśnie oglądam jakiś film i ten wyraz się tam pojawi, albo czytam jakąś książkę i pojawi się ten wyraz w książce, albo ostatnio właśnie miałam taki przypadek, że uczyłam się pewnego języka i absolutnie nie mogłam zapamiętać jednego wyrazu. Z wszystkimi innymi nie miałam problemu, natomiast jednego nie mogłam zapamiętać, mimo że tak naprawdę wcale nie był taki trudny, ale jakoś mi do tej głowy nie wchodzi. Za każdym razem, kiedy miałam z nim do czynienia, to musiałam patrzeć na kartkę i sprawdzać jeszcze raz, jak to było, bo po prostu nie zostawało mi to w głowie. I ja absolutnie też nie siliłam się na zapamiętanie tego, ponieważ wiem, żeby mi to nie wyszło, bo generalnie ja chyba kiepsko zapamiętuję. I po prostu pewnego dnia, kilka dni po tym, jak poznałam ten wyraz, weszłam na stronę jakiejś gazety z tego kraju i tam ten wyraz zobaczyłam nagle na głównej stronie i ja kliknęłam w ten artykuł i się okazało, że tam był filmik, taki krótki, on chyba trwał minutę albo półtora i ja oczywiście kliknęłam w ten filmik, obejrzałam go sobie i naprawdę już nigdy tego wyrazu nie zapomnę. Albo na przykład miałam podobną sytuację z innym wyrazem, którego nie mogłam zapamiętać i kiedyś właśnie również weszłam na jakąś stronę jakiejś gazety i weszłam do działu z kulturą, do działu z książkami i tam było napisane o jakiejś autorce i w tytule pojawił się ten właśnie wyraz. I ja kliknęłam na ten artykuł i akurat przeczytanie go niewiele mi dało, ale ten wyraz mi się skojarzył z pewnym miastem. I ten wyraz jest bardzo podobny do nazwy tego miasta. Z tego miasta pochodzi inna autorka, która również pochodzi z tego samego kraju, więc już mi się to skojarzyło i teraz już na pewno zapamiętam. Także w taki właśnie sposób zapamiętuję, nie zapamiętuję nowe wyrazy. Po prostu nigdy nie staram się czegoś na siłę zapamiętać. Jeśli słyszę jakiś wyraz, to albo mam skojarzenie, albo nie mam skojarzenia. Jeśli nie mam automatycznie jakiegoś skojarzenia, jakiegoś fajnego, które naprawdę pozwala mi wyobrazić sobie jakąś sytuację przed oczami, to bardzo ciężko mi jest ten wyraz zapamiętać. Jeśli usłyszę dany wyraz w radiu, to oczywiście również mogę mieć konkretną sytuację przed oczami, mimo że to jest tylko głos, ponieważ konkretna sytuacja to jestem ja słuchająca radia i siedząca w jakimś miejscu, na przykład w samochodzie. Więc to jest również obraz, z którym mi może się dany wyraz skojarzyć. To nie muszą być naprawdę jakieś takie skojarzenia, które mają bezpośredni związek z danym wyrazem, ale po prostu jakiekolwiek skojarzenie, które zapisze się w formie obrazu w mojej głowie. Ja chyba po prostu w taki sposób lepiej się uczę, kiedy mam właśnie w głowie zapisane informacje w postaci obrazów. I z tego co wiem, no to wiele osób ma problem z tym, żeby naprawdę zapamiętywać, żeby tak wykuwać na pamięć słówka. No to jest właściwie niemożliwe, wydaje mi się. Na pewno istnieją osoby, które potrafią robić takie rzeczy i wychodzi im to bardzo dobrze i potrafią się uczyć bardzo dużo słów w bardzo krótkim czasie, ale ja do takich osób nie należę. Owszem, również potrafię się uczyć bardzo wielu słów w krótkim czasie, ale są to właśnie takie przypadki, o jakich ja teraz wspomniałam. Każdym razem musi być jakiś obraz, jakieś skojarzenie, które pozwala na to, że ten dany wyraz zapisze się w mojej świadomości. Jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś swoje sposoby na naukę słów. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nauki słownictwa, na temat tego, jak ja to robię, tego, że trzeba się uczyć całymi zdaniami, bla, 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 to odsyłam Was do tego mojego nagrania, w którym właśnie mówiłam o nauce słownictwa. Natomiast to było takie uzupełnienie tylko na temat tego, w jaki sposób ja zapamiętuję wyrazy, albo nie tyle zapamiętuję, co robię, aby pozwolić tym wyrazom na zapisanie się w mojej świadomości. Jeśli Wy macie jakieś swoje inne sposoby, to chętnie dowiem się czegoś na ten temat, także piszcie śmiało w komentarzach, w jaki sposób to robicie. Dzięki za oglądanie, zachęcam Was również do subskrypcji kanału, klikając ten tutaj poniżej czerwony guzik, albo tutaj jest. Nie jestem teraz pewna, z której strony. W każdym razie ten czerwony. I oczywiście, jeśli Wam się podobało, to dawajcie kciuki w górę i do zobaczenia wkrótce. Hej!